Witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym face-to-face'ie, podwójnym. Nie będę ukrywał, że czuję się lekko zestresowany z jednego powodu, ponieważ no, siedzi tutaj obok mnie Szeja, Klaudia Kołodziejczyk, no ale Luna chciała mieć wejście z zapowiedzią, tak więc powitajmy Katarzynę La Lune Aleksandry! Chciałeś teraz włoskim. Witam państwa bardzo serdecznie. Cześć, witam cię. Cześć, Klaudunia. Witam. Kulturka musi być na początku. Lepiej się zapowiada niż ostatnio tak. Na pejdżu. Na samym początku, bo to jest bardzo ważne. Jesteś głośna. Są dwa ty... światy. Zobacz na McGregora, zobacz na Mayweathera. Czy zobacz na... No nie wiem, kogo tu porównać. Kto jest taki... O! Ale Conor, mimo że był ten, to też jest kozakiem, moim zdaniem. No dokładnie! I on jest... On robi show, ja też robię show. Właśnie ja mam bardzo duży szacunek no, do ludzi. No właśnie, widać, pokazujesz. A to, że twój typ, pełen frajer dla mnie, przed którego ludzie chcieli się wieszać, wchodzi na wizję, chce mnie zdominować. A jeszcze chciałam ci tak zaproponować. Wiesz, ja nie podważam nigdy tutaj jakichś trenerskich umiejętności i tak dalej. No. Ale widziałam jeden filmik, jak uderzasz na worek. No. I w momencie tym, kiedy to zobaczyliśmy, to każdy jeden stwierdził, że naprawdę grozi złamaniem ręki. Bardzo źle wyprowadzasz cios. I mam to nawet nagrane. Więc... I stwierdziłaś to po jednym filmiku. Nie, no ale zobacz, co ci się stało. Naprawdę. No dobra, no ale... Także zapraszam cię do Artnox Wrocław. Raczej podziękuję. No ale wiesz, na przyszłość, żebyś wiedziała, gdzie chodzisz, gdzie trenujesz, jak trzeba uderzać. Bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Myślę, że akurat od ciebie nie będę się uczyć, jak uderzać. Nie ode mnie, ja nie uczę. Artnox. No ale widzę po twojej technice, że też nie jest jakoś super dobra. Jest rewelacyjnie. No okej, no skoro tak uważasz. Jest rewelacyjnie. Skoro tak uważasz. Na ciebie wystarczająco. Rozciągasz się do face to face, czy co? A, czytać. No to jest jeszcze większym kondonem i frajerem. Tyle powiem. Z kim ty w ogóle dziewczyną jesteś? Z kim ty jesteś? A druga sprawa. Kochasz swojego faceta? Już ci odpowiadam na że pytanie. Tak. Tak. A wiesz, co ja myślę? No. Że on cię, kurwa, tylko potrzebny jest do tego, żeby cię wybić, wylansować, moment, ja kończę, wylansować, jest twoim podnóżkiem, którego depczesz, bo wy jesteście w tej dominie, nie? Lateksy, nie lateksy, mami, kurwa, on może na niego tam jeszcze szczasz, czy nie wiesz, co robisz, no, może. Dokładnie, oto po to ci jest potrzebny, bo powiem ci jedno, prawdziwa miłość, wiesz, jak wygląda? No. W momencie, gdy ty byś tam siedziała, mój facet, i zrobiłabyś tak, wjechałabym w ciebie w sekundę. Masz ochotę, to wejdź we mnie teraz. Kasiu, nie będę w ciebie wjeżdżać, bo, nie chcę robić takiej patologii jak ty, po prostu. Co jesteś? Nie chcę robić takiej patologii jak ale ty. Ale jakiej patologii? Uważasz, że to jest patologia? Uważam, że wylewanie na kogoś wody to jest patologia. Uważasz, to, że to jest patologia? Tak, uważam, przecież że nie, twój nie facet tylko ja. Nie ma ja to ogromne procesy, które się toczą, bo ludzie chcieli odebrać sobie dobrze, życie. Ale to było 8 lat temu. Nieważne! Dla mnie ważne. Do programu na żywo dla mnie ważne. I chciał to samo zrobić ze mną. Kobieto, obudź się, kurwa! W jakim świecie ty żyjesz? Jesteś jeszcze za młodziutka, dlatego właśnie, że... Właśnie, mam wrażenie, że my ja żyjemy w dwóch innych światach. Tak, my jesteśmy w dwóch innych światach, bo ty dopiero się obudzisz. Z kim ty byłaś? Ty dopiero się obudzisz. A wiesz kiedy? Może w tym momencie, jak urodzisz dziecko, twoje dziecko zacznie rosnąć w internecie, przyjdzie taki typ jak twój Tomek i go, kurwa, zhejtuje i dostanie depresji, będzie chciał się powiesić. Życzę ci tego! Życzę ci tego. A nie, nie wpierdalaj się, bo teraz rozmawiam z Bokzelem. Będę się wpierdalać, bo ty mi się wpierdalasz. Nie, nie, ja teraz z Bokzelem rozmawiam. Jesteś. Dlaczego nie zareagowałaś, jak tak go kurwa kochasz? To nie było wczoraj, po drugie już... Przepraszam, przedwczoraj, no. Tak. Jesteś zesrana, dziewczyno! Tak. Bo jesteś zesrana, mnie to widać z kilometra. Jesteś przerażająca. Przerażająca, ale nie graj twardzielki. Skoro ja twojego typa kurwa depczę, wylewam na niego wodę, a ty siedzisz z boku i się uśmiechasz perfidnie do moich kolegów. Rozumiesz? Ja mówię, co, jak ona zareagowała? Uśmiechała się do nas. No dokładnie. Mówię, jaka to jest kurwa miłość ty? Jaka to jest miłość? Ja bym zabiła. Ja za swojego faceta, wiesz co się działo, jak wchodziliśmy na dyskotekę? Ale nie widzisz jak różnicy? Jak wszedł dym, ja szłam za nim. To jest prawdziwa miłość. Rozumiesz, o co chodzi? A to jest podnóżek. Nigdy w życiu nie będzie się szanowało faceta, który lubi jak się go depcze, jak się na niego sika, pluje kurwa batem, pam pam. No ale no taki mają styl. Nie popatrzyłam na to, z czego słynie Gimper. Cały czas próbujesz mi pokazać, masz 2 metry, kurwa, kobieto. Zdejmij te buty. Gdzie masz? Chyba w majtkach masz 2 metry. Prawie 2 metry. No, może mam. Ja tam swojego tego, bo to lubisz chyba, żeby on go zapinać, czy nie? Wczoraj wchodząc do programu, na fotel z nim, też nie pytałam. Jakiś youtuber, mnie ten świat nie interesuje w ogóle. Po czym okazuje się, że ja od 5 lat w Polsce, jak wróciłam, walczę mocno z hejtem, żeby go nie było. A twój mężczyzna i ty siedzicie w świecie, gdzie zhejtował tak ludzi,
w Polsce, że ma potężne procesy i jeszcze przez niego chcieli sobie odebrać ludzie życie. Więc tutaj, z tej strony, szacunku nigdy w życiu ode mnie nie będziecie mieli i jakbym wiedziała, że jesteś z tego świata, nigdy bym z tobą nie stanęła do walki. Okej, okay. No to... Chciałam ci tylko to powiedzieć, bo naprawdę się zszokowałam, czytając te wszystkie artykuły i tak dalej. Wyszłam wczoraj, czy tam przedwczoraj to było, tak? Wyszłam na patologię. Dlaczego? Bo się rzuciłam, bo jestem kobietą. Ja ogólnie, popatrz, ja potrafię rozmawiać. Jeżeli mnie nie zaczepiasz, jeżeli mi nie ubliżasz, nic się nie stanie. W momencie, kiedy przegniesz, ja nie panuję nad sobą. No właśnie... Twój facet przeniósł świat hejterski z internetu na realny świat. I co się stało? Został zgaszony w 5 sekund. Żeby on się nauczył tego, że to nie jest dobre, naprawdę. Walczymy z hejtem, a nie go pogłębiamy. Wiesz co, czy został zgaszony, to bym nie powiedziała. No to w sensie tak. Dostał wodą w twarz. Nie, myślę, nie, nie. Że każdy byłby aha, w szoku. To nie został zgaszony, że on mnie chciał przypierdolić na samo wejście, ale Luna się nie dała, nie został. Nie chciał znowu zrobić z siebie nie wiadomo jakiego, kurwa, hejtera i że on jest kozakiem, nie? Nie chciał? Nie, nie, wiesz co, w sensie Tomek się zmienił, no i tu nawet nie no, ma o czym ja nie mówić. Wątpię, że się zmienił. Wiesz, właśnie, jakbyś, fajnie, bo właśnie chodzi o to, że jakbyś wylała na niego szklankę wody, wiesz, tam parę lat temu, to byś, mogło się to inaczej skończyć jak? Po prostu. Nie wiem jak, bo ja go nie znałam wtedy, ja, ale... Ja byłam, wiesz, że ja byłam na to przygotowana? Że co? No, że może coś się stać. Albo do mnie huknie, albo skoczy, albo obleje mnie znowu. Ale czemu? Oczywiście, no kurwa, wszystko jest możliwe. Są faceci, których oblejesz wodą i on reakcja jest inna. A są faceci tacy jak on, czyli pizda, za przeproszeniem, kozak w necie, pizda w świecie. I on taki jest, ja zdania nie zmienię. Co on robił? 3 kawy pił, napierdalał, żeby tylko ludzi zhejtować, ludzie płakali, dzieci, kurwa, chciały się wieszać. Tak nagle, było właśnie, nagle dokładnie tak było, jak dokładnie. Mówisz. Nagle wchodzi na wizję z Laluną, chce jej przypierdolić hejt i co? Został zgaszony jak pizda w sekundę. Kozak w necie, pizda w świecie. Co to jest za facet? Jeśli Klaudia, ciebie... jeszcze jedno. Kochasz Tomka? Tak, jeśli dla ciebie zgaszenie ale kogoś, na ile to jest wylanie 100%. Nie, 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 ja go zgasiłam słowami, wszystkim. Nie, ty zgasiłaś... Przeprosił mnie pierwszy, powiedział, że nie, się zrobił. Co? Wiesz, jaki jest ale problem? O czym ty mówisz? Taki, no to co, że... kłamie? Jest zakłamany? Taki, że... Bo tam za publicznością ze mną wideo mówi, że zajebiście było, że wie, że tak nie powinien robić i tak dalej. No jak? No i jakby on to samo mi powiedział w domu. No zajebiście. I to no, samo, to, i to to samo powiedział na Instastories. To lekcję, że nie wolno tego hejtu na żywo tak, kurwa, przedstawiać jak w internecie, tylko, nie? Że to nie był hejt i ty tego właśnie nie rozumiesz. Bo a co to było? A co to było pytanie. Jakie pytanie? Jakie? Przecież to było obrażenie mnie totalne i on jeszcze się zaśmiał, no bo tak wyglądasz. Kobieto, no, o czym ty może mówisz? Może tak wyglądasz no, o czym po prostu, ty mówisz? No. Pełna prowokacja to była. Nie, w sensie nie była powiem ci tak, szczerze, powiem ci szczerze i teraz mi nie przerywaj, że jak ja siedziałam no. I słuchałam tego, bo byłam tutaj na żywo, jak ja słuchałam tego, to też mi się wydawało, że to zabrzmiało ofensywnie. Prowokacja, totalna prowokacja, tak się nie robi, tak mi się, Klaudia. Tak mi się wydawało, no. Że to zabrzmiało ofensywnie, ale... Powiedział, wyszło, ale, no nie, ale powiedział ci, że to nie było specjalnie. Dobrze, okej, okay, przeprosiłam ja jego i ja tego. No ja właśnie, więc teraz nie mów, że został zgaszony i że przekłada hejt został na... Został strasznie zgaszony. No faktycznie, tak został zgaszony, że niesamowite to było. W świecie internetu, no ale ty dalej stajesz, kurwa, za wersją hejtu. Przecież twój facet to jest pełen kondon. Co on robił z ludźmi? Wow. Co on robił z ludźmi, Klaudia? No, no co robił, no dawaj. Na procesy 8-letnie, kurwa, chcieli się przez niego wieszać. Wypierdalał hejt Jezu, na ale ludzi. Nie krzycz tak, bo ludzie... No nie podnoś, masz... to nie podnoś mi ciśnienia, bo jesteś jeszcze za głupia i za młoda. Masz mikrofon żeby i myślę, rozumiesz? Że ludzi bardzo ale to boli ja nie mówię buszy. Do ludzi tylko do ciebie, żebyś zrozumiała, dobrze, z kim ale nie, jesteś. Ale nie musisz druga krzyczeć. Sprawa. Myślisz, że mnie zdominujesz nie, krzycząc? Nie, cię nie jestem zdominowana. No ty właśnie jesteś widzę. Zdominowana. Przecież no, taki faktycznie. Strach w oczach, że głowa boli. O jejku. Przecież ty kurwa się częstłaś, jak mieliśmy nagrania koło baru. Dziewczyno, ty się boisz. Ja się boisz. Ja cię zdominuję, ja cię pokażę. Ja cię pokażę. Halo, halo. Cześć, cześć. Cześć Ania! Hej, hej. Hejka. Cześć Aniu. O, to się cześć. Ciebie nie spodziewałam. No ja was się tutaj też jest, miło was słyszeć, może tak. No. Cześć, cześć. Powiedz mi Aniu, czy w momencie, gdyby jednak Szeja zdecydowała się nie zawalczyć, czy byłabyś gotowa podjąć rękawice? Tak, ogólnie to mogę powiedzieć, że nie do końca jestem w przygotowaniach. I nie spodziewałam się w ogóle walki, bo ćwiczę dopiero od 3 tygodni z powrotem, wróciłam. Ale tak, z chęcią podjąłbym rękawice, z tego co słyszałam, to Laluna twierdzi, że nie bardzo ma z kim walczyć i nie za bardzo ktoś jest chętny do jej walki. No właśnie. Więc ja z chęcią podjmuję rękawice. Pytanie, czy podejmujesz ty je? Właśnie, Aniu, powiedz mi. Poczekaj, mówię ja. No? Jeżeli mówisz, że nie masz z kim walczyć, jeżeli tak bardzo wszyscy się ciebie boją, to czy tak bardzo jesteś obsrana walki ze mną, czy ją nie, bierzesz? Nie, krótko, w życiu. Krótko, bierzesz walczyć ze mną, czy nie? Aniu, słuchaj, presję wybierać sobie nie możesz teraz na mnie przez telefon. Staniesz ze mną twarzą w twarz, możemy porozmawiać, to jest raz. Dwa, ja mam
promotora swojego, Artur Gwóźdź, Artnox, i dobrze o tym wiesz, że ja takich decyzji nie podejmuję. Wiesz o tym czy nie? Znaczy, ja wiem, no to dlaczego... No właśnie, a więc ja ci tutaj nie odpowiem, to jest raz. Dwa, dziwnie się troszeczkę tutaj zachowujesz, wyczuwam fałsz, bo fajne stosunki miałyśmy między sobą, nagle dzwonisz znaczy, tutaj... Jest tak, nie, nie, poczekaj, ja zawsze cię będę szanowała, nigdy co do twojej osoby nic nie mam. Nie, ale właśnie miała. O to chodzi, że cię ale mega polubiłam. Ja słyszałam, co mówiłaś. Znam. No a tutaj Ania jednak... Tak, no właśnie, to mnie zdziwiło. Nie masz z kim walczyć, nikt się nie chce podjąć walki z tobą. To nie znaczy, że ja ciebie nie szanuję, nie lubię. Nie, spokojnie, dobra, ja już teraz wiem. Nikt nie chce walczyć, to dlaczego, kurde, nie chcesz walczyć ze mną? Ja po pierwsze, Aniu... Znalazł się ze mną, czy nie? Już ci wytłumaczę. Już ci wytłumaczę. Krótka, zwięzła odpowiedź. Nie wyjdę z tobą z tego powodu, że raz, mój promotor się na to nie zgadza, dwa, masz bardzo małe zasięgi, trzy, Fame powiedział, że nie wniosłaś nic do tej federacji. To dlaczego została zaproponowana no nie wiem, Maśle, moja co, osoba? O co tu chodzi teraz? Nie macie lepszej przeciwniczki, czy jak? Przede wszystkim, trenujesz. Widzisz, może to nie jest kwestia tego, że nie ma przeciwniczki. Nie było, naprawdę. Ale ja też nie miałam dużych zasięgów, jak podejmowałeś ze mną walkę. Ale Gimper, kurwa, o czym ty mówisz? Jesteś w ciągu. Ale to jest walka ze mną, a nie z tobą. Nikt nie chce się podjąć z tobą walki. Raz, gala jest za dwa tygodnie. Tak? Wchodzisz i napierdalasz się ze mną. Ale ty mi nie zadawaj takich pytań, kobieto! Nie kozacz się tu i nie zadawaj mi takich pytań, bo ja ci powiedziałam. Moim promotorem jest Artur Gwóźdź, zapraszam jutro na rozmowę. Koniec tematu. Koniec tematu. Jeżeli zaproponowana została moja osoba jako... Tak, ja wiem, zadzwoniłaś, nie ma problemu. To pytanie, no to po co mówisz, że nikt nie chce z tobą walczyć? Po co mówisz, że wszyscy się ciebie boją? Ale kto powiedział, że mnie się wszyscy boją? Ja powiedziałam, że nie ma przeciwniczki dla mnie. Co ty prowokujesz teraz, dziewczyno? To jeżeli przeciwniczka jest, to dlaczego nie chcesz podjąć rękawic? No ci powiedziałam, nie wniosłaś nic do Fejmu, jesteś bardzo słaba zasięgowo, a mój promotor powiedział, że nie ma takiej możliwości. Krótko. Boisz się, że... Dobra, ja cię szanuję, ale boisz się, że rozjebę ci łeb? No kurwa, o czym ty mówisz? Ja się nikogo nie boję. Oj, chyba się boi. Nie, najpierw to, że ja nie jestem ciebie. W treningu. A ty dlaczego nie powiesz? Ale jak nie ma okazji wykończyć mnie, to może wykończysz kogoś innego. Nie, na pewno wykończę kogoś konkretnego. Ale skoro jesteś... Jeżeli się nie boisz, ale pochuj, ty się pierdalasz teraz. To bo mam takie prawo. Nie masz face prawa. To face to mam jest, takie prawo. Nie, to jest teraz rozmowa między mną a Anią. Aniu, nie podejmuję żadnej decyzji teraz na żywo. Koniec tematu. To powiem tak, moje ostateczne zdanie. Jeżeli wszyscy się ciebie boją, jeżeli nie masz przeciwniczki, ja już tam jestem i stoczyłam dwie walki. Zostały dwa tygodnie do gali. Myślisz, ile zrobię? Nie za wiele. Jeżeli się dobra, nie boisz, no nie jesteś obsrana, to kurwa, podejmij ona rękawice i napierdalaj się ze mną za dwa tygodnie. Dobra, Aniu, damy odpowiedź. Aniu, damy ci odpowiedź, jeżeli Szeja nie podejmie walki. Bo jeszcze... Jaka jest ostateczna decyzja Szei ogólnie? Jaka jest w ogóle no właśnie, decyzja? Ja ostateczną decyzję myślę, że jutro mam konsultację, ostateczna decyzja znaczy, będzie powiem wtedy... Tak, ja wyszłam do walki z kolanem i miałam je zablokowane również. I wylądowałam i tak dwa razy na stole operacyjnym. Widziałam mniej więcej po zdjęciu, co dodałaś, co masz z palcem. Decyzja należy do ciebie odnośnie tego, czy będziesz walczyć, czy nie i do lekarzy. Ale moje zdanie jest takie, ja wchodzę z chęcią wejdę i spiorę dupę Lalunie za to, że już widzę, że się i tak boi ze mną walczyć. No Jezu, fajno podkręca. Ja nie jestem tylko Aniu, mocna w mordzie. To trzeba być trochę bardziej inteligentnym, żeby podejść takie rzeczy. Naprawdę, tutaj ja wiem, że musisz wzbudzić prowokację, ale prowokacji nie wzbudzisz. Ale bo ja gdyby tu zadzwonił ktoś inny tylko od was, to bez zawahania mówi, bym to wziął. Że boi się walki, że nie ma dobra, niech walczyć. Będzie! Boję się Anny no to Andrzejewskiej. Się pasuje? To nie dam jej odpowiedzi teraz. Jeżeli Aniu, nie może, to bierz się no na krótko, ja jestem szczerą osobą. Boję się, Aniu, ciebie i nie daję ci teraz odpowiedzi. Jeżeli Szeja nie podejmuje walki, dostajesz decyzję. Krótko. Okej. Okay. Bogdel, no. Co ty na to? Ja osobiście poczekałbym na decyzję Szeji, bo nie ukrywam, że to na tej walce zależy mi przynajmniej najbardziej i w całej federacji również, nie? Jeżeli Szeja da decyzję taką, że nie chce narażać ręki i nie chce wylądować na stole operacyjnym po walce. To wtedy damy decyzję Ani. Tak, wtedy podejmiemy decyzję. No i przede wszystkim warto też zaznaczyć, że tutaj akurat tym zestawieniem też, z racji tego, że Artur Gwóźdź jest dobrym przyjacielem Rafała. No dokładnie, a on to, powiedział do mnie kategorycznie, kategorycznie walka za nią. To tutaj Artur na pewno... Artur się sam do ciebie odezwie, Ania. I tutaj kolejna rzecz, ale ja nie wykluczam, jeżeli ty się nie podejmiesz. Zostawiłbym naszemu prezesowi. Dokładnie.
Boxdel, zawsze akurat w tej federacji najpierw był problem z wagą. Zrobiłam, udowodniłam. Teraz to ty będziesz tyższa ode mnie. Tak. Znaczy, ja tutaj Aniu, w żaden sposób cię nie dyskredytuję, że ty byś... Ale trzeba coś robić. Aniu, żebyś nie pomyślała, ja cię tutaj w żaden sposób nie dyskredytuję, że ty byś nie dała rady wyjść do tej walki, bo ja wiem, że ty ciebie stać na wszystko. Ona chce jej, bo ja z nią rozmawiałam, ja to rozumiem, nie? Tutaj... Zawalcz ze mną, cały czas mówiła. Ja podeszłam do... Ale którym... patrz, teraz masz przewagę wagi. Teraz nie ja jestem cięższa, tylko ty jesteś cięższa. Ile ważysz, Aniu? 65 kilo. Okej, mniej trochę. 65 kilo. Dobra, damy ci odpowiedź. Zamknijmy ten temat na razie, zostawmy go po prostu na... Dajmy temu 48 godzin, bo to nie można tak wszystkiego. Tym bardziej, że najpierw priorytetowo czekamy na twoją decyzję. Kiedy ta decyzja będzie, myślisz? Już ci mówię, jutro mam konsultację, wszystko zależy od fejmu. Bo ja najpierw kontaktuję się z lekarzem, później z fejmem i fejm ustala, kiedy mówimy. Okej. To nie zależy ode mnie. Trzymaj się, pozdrawiamy. Dobrze, pozdrawiam. Dobra, to ja mam taką prośbę, bo ja mam takie pytanie. Czy ty masz kompleks wyższości? Niższości, przepraszam. A czemu tak myślisz? Bo te buty, nie stanę do face to face'a, jeżeli nie zdejmie butów. Ja też zdejmę. Nie zdejmę butów, bo nie chcę mi się ich zajmować. Nie wymagajmy zdejmować. Ale nie, no to co to kurwa jest? No, wystarczy, to... że już nosisz takie same, nie, nawet zobacz, wyższe. Ja ubrałam płaskie buty. Dzisiaj. Ubrałam płaskie buty. Konferencja numer gdzie jeden. Gdzie są te buty moje, ty? Żyleta, przynieś mi te buty wyższe. Również. Bardzo miło. Nie, poczekaj, no to tak nie jest, że ja sobie podejdę. Chcę zobaczyć, jakie ona ma buty. Okej. Okay. Że nie będę kurwa stała od niej. Masz jakieś zamienne buty? No mam! No, idziesz? Pierwszy raz w historii... przepraszam, Kira, bo nie widać. Tak, nie, no te wiesz, Gucci, te wyższe takie. Przecież kurwa to są dwumetrowe buty, nie? Nigdy nie stałem jakby w historii całego programu przy czymś takim, że musimy zmienić buty do face to face'a. No tak, no to popatrz, co to się dzieje teraz. Możecie mi poprawić mikrofon? Jest to dla mnie na tyle ciekawa sytuacja, poproszę, że... Poproszę kogoś do mikrofonu. Tutaj, dam. Jeszcze pod ucho. Nigdy w życiu osobiście nie byłem świadkiem zmieniania butów. No to masz świadka. To jest dla mnie coś w ogóle niesamowitego. Ale mamy już but. Nie te, kurwa! Dobra, no gdzie żyleta? Ale teraz dobra. Ty jesteś nienormalna, nie? Przyniosła mi szpilki na face to face, kurwa. Co tu się kurwa dzieje? Wow. No muszę jej dorównać, słuchaj. Okej. Skoro ona nie chce ściągnąć butów i myśli, że jest wyższa ode mnie. Musisz robić szopkę na każdym kroku tutaj. Jeżeli nie chcesz szopki, to zapierdalaj do kościoła. Powiedziałam to już. W kościele szopkę może znajdę. Kurwa. Słuchaj, gdybyś przyszła w normalnych butach, byłoby normalnie. Jezus Maria. A że nie przyszłaś, to muszę czuć się... Bezpiecznie. Zapraszam. Siema. Zapraszam. Tutaj? Tak. Spokojnie. Widzę strach w twoich oczach. Taki, wiesz, delikatny, że chcesz udawać bardzo spokojną, ale jednak się nie da. Ja niewiele widzę, bo masz okulary. O, teraz lepiej. Proszę bardzo. Nie jestem w stanie wywnioskować nic z warunków fizycznych. Jeszcze, co to znaczy? Jeszcze do publiczności. Bo, jeszcze, proszę. Bo buty. Dobra, super.